Witajcie moi drodzy, z tej strony ponownie ekipa No Entry Urbex. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Pąchy, w której przed laty, dokładnie w roku 1979, popełniono poczwórne morderstwo, dokładnie w tym oto tutaj domu. Przedstawimy Wam pokrótce to miejsce, a po krótkiej oprowadzce tutaj zrobimy sesję z SB7 oraz Voxem, żeby sprawdzić, czy coś jeszcze tutaj zamieszkuje. Dzisiaj poznamy historię Józefa Pluty, znanego jako wampir z Marianowa, który niespełna 40 lat temu dokonał poczwórnego morderstwa w tym oto domu. Dom znajduje się na skraju lasu, a od najbliższej drogi asfaltowej dzieli go kilka kilometrów. Z oficjalnych informacji wynika, że Józef Pluta dokonał 7 morderstw oraz zranił ciężko kilka osób. W 1972 roku dokonał pierwszego zabójstwa na Anieli B, która nakryła go na stosunku z kozą, po czym został skazany na 12 lat więzienia. Po usłyszeniu wyroku 12 lat więzienia Józef Pluta nie zagrzał długo miejsca w zakładzie karnym, gdyż trafił na oddział psychiatryczny. Stamtąd uzyskiwał przepustki i mógł wychodzić na wolność. Słynął z tego, że był dość uczynnym człowiekiem, dorabiał jako cieśla. Pierwszą osobą, którą zabił dokładnie w tym domu, była pielęgniarka, którą poznał w zakładzie psychiatrycznym, w którym ówcześnie się znajdował. Stało się to w dość dziwnych okolicznościach, gdyż to właśnie ona zaprosiła go na kolację przy tym oto stole. Właśnie tutaj, przy tym stole, po posiłku doszło do tragedii. Józef Pluta zamordował trójkę, która tutaj zamieszkiwała. Ojca, matkę i 13-letnią córkę. Przed zabójstwem córki zgwałcił ją, a później całą trójkę zabił siekierą. Na piecu kaflowym, który znajduje się tutaj w tym domu, znaleźliśmy skserowany wycinek z gazety, który pokazuje jego zdjęcie oraz jest zamieszczona krótka nota oraz cechy wizualne poszukiwanej osoby, który był właśnie wspomniany wampir z Marianowa. Z różnych źródeł wynika, że Józef Pluta popełnił samobójstwo, wieszając się na drzewie. Kto ty jesteś, Pluta mały? Jaki znak twój, topór biały? Gdzie ty mieszkasz? W suchym lesie. Co ty niesiesz? Trupa niesę. Teraz rozpoczynamy sesję przy użyciu SB7 i miernika IMF, aby sprawdzić obecność paranormalną. Niepokojącą anomalią było to, że SB7 kilkukrotnie samoczynnie się wyłączało. Czy ktoś tutaj jest z nami? Co się dzieje? Czy ktoś jest tutaj z nami? Czy ktoś jest tutaj obecny? Jeśli tutaj jesteś, daj jakiś znak. Czy siedziałeś kiedyś tutaj przy stole w tym pomieszczeniu? Dobry wieczór, powiedziałeś dobry wieczór, tak? Słyszę cię, tak. Co tutaj robisz? Dlaczego tutaj jesteś? Podasz swoje imię? Jakie jest twoje imię?
W domu? Jesteśmy w twoim domu? Mieszkałeś tutaj? Spróbuj coś powiedzieć do tego urządzenia, proszę. Jesteś mężczyzną? Tak? Powiedziałeś tak. Dlaczego tutaj zostałeś? Dlaczego nie odszedłeś? Mam pójść? Dokąd mam pójść? Jesteś tutaj czy w pokoju obok? Obok? Jesteś obok w pokoju czy tutaj? Prawdopodobnie tak. Chociaż najpierw jesteś tutaj. Jest tutaj. Wysłucham cię. Boisz się czegoś? Tak? Czego się boisz? Czy mamy stąd odejść? Czy mamy stąd wyjść? Mamy opuścić to pomieszczenie? W którym stała się ta tragedia? Powiedz, to wyjdziemy. Słyszałem, że powiedziałeś nie. Nie, powiedział sobie nie. Nie chcesz na tutaj? Przeszkadzamy ci? Podaj swoje imię. Proszę, podaj swoje imię. Powiedz wyraźnie swoje imię. Wiem, że tu jesteś. Powiedz, jak masz na imię. Tomek? Czuję twoją obecność. Józek? Jesteś Józek? Czy twoje imię to Józek? Proszę, powiedz mi cokolwiek. Co tutaj robisz? Czy zginąłeś tutaj? Umarłaś w tym miejscu? Słyszę, że coś mówisz. Powiedz wyraźnie, proszę. Czy ktoś cię tutaj zabił? Jesteś ofiarą? Czy jesteś ofiarą? Zostałeś zabity. Powiedz wyraźnie. Mam odejść? Czy mam odejść? Odejdź. Odejdź. Odejdź stąd? Czy powiedziałeś odejdź stąd? Pobiera, no. Pobiera energię w tym momencie. Tu już są zakłócenia. Pobierasz energię z tego, tak? Mamy stąd odejść, to powiedz to wyraźnie. Czy mamy stąd odejść? Dlaczego mamy odejść? Odejdź. Odejdź. Boisz się nas? Boisz się nas? Przeszkadzamy ci, zakłócamy ci spokój? Wyjdź. Wyjdź. Dlaczego mamy wyjść?
Czy nam coś tutaj grozi? Nie powiem. Czy chcesz, żebyśmy stąd odeszli? Chcesz, żebyśmy stąd wyszli? Powiedz wyraźnie. Czujesz niepokój? Tak, tak. Nikodem, było Nikodem. Słyszeliście to? Tak? Chyba. Jesteś pewien, czy sam tutaj jesteś? Boisz się kogoś? Umarłeś tutaj? Zginąłeś? No. Było no. Było typowe no. Kobieta. Kobiety. Nawet tu dwie kobiety zginęły. Która kobieta? Starsza czy młodsza ze mną rozmawia? Matka? Piękna? Piękna kobieta. To była twoja żona? W tym pomieszczeniu zginęła twoja żona, tak? Piękna, wiemy. To twoja żona była? Córka? Czy to była twoja córka? Czy to była twoja żona? Tak jest? A jakie jest twoje imię? Z kim rozmawiam? Gdzie stoisz, to podejdę. Stoisz przy oknie? Czy mamy stąd wyjść? Ostatni raz pytam, mamy stąd wyjść? Mamy stąd odejść? Tak, przebicie, no. Przebicie, całe przebicie są. Podaj swoje imię, proszę. Jeszcze raz. Co cię tu trzyma? Dlaczego tutaj zostałaś? Powiedz, tęsknisz za swoją żoną? Tęsknisz za córką? Tak czy nie? Tak. Teraz było tak. Ewidentnie się czegoś boi. W tej stodole wampir z Marianowa dokonał czwartego morderstwa na 80-letnim Wojciechu. Teraz zaczniemy sobie sesję z SB7, gdyż dzisiaj na Voxie o dziwo mieliśmy totalną ciszę. Zobaczymy, czy w tym pomieszczeniu uda nam się nawiązać jakiś kontakt właśnie przy użyciu tego urządzenia. Zaczynamy sesję w stodole przy użyciu SB7. Jeśli ktoś z nami tutaj jest, niech da jakiś znak. Daj mi jakiś znak, że tutaj jesteś. Patrzysz na mnie? Jak ci na imię? Takie ciche Wojciech jakby było, ale nie jestem do końca pewien. Wojciech! Było Wojciech! A właśnie Wojciech został zamordowany w tym oto miejscu. Wow, nieźle. Wojciechu! Czy chcesz stąd odejść? Dlaczego tutaj zostałeś? Co tutaj robisz w tym miejscu przez tyle lat? Dlaczego nie odszedłeś? Tak. Dzieci. Mhm. Mamy delikatny kontakt. Czekasz tutaj za kimś?
Czy chciałbyś stąd wyjść? Nie. Czego mam nie robić? Chcesz opuścić to miejsce? Czy Józef Pluta zamordował ciebie tutaj? Czy Józef Pluta zamordował ciebie tutaj? Odpowiedz mi proszę. Czy zostałeś tutaj zamordowany? Wojciechu, czy zostałeś tutaj zamordowany? Daj mi odpowiedź na to pytanie. Czujemy teraz właśnie delikatny chłód. Czuć zmianę temperatury na niższą, co może też znaczyć, że jest tu jakaś obecność właśnie. Choć na razie odpowiedzi są bardzo cząstkowe. Wyczuwać, idzie tutaj wyczuć właśnie taką smutną atmosferę. Czy przy tym stole coś się stało? Robi się coraz zimniej. Jest coraz zimniej, coraz chłodniej, każdy to czuje. Czy ten materac należał do ciebie? Trochę. Odpowiedzi nie... Czy ten materac należał do ciebie? Padło imię Wojciech, czyli pokrywa się to z imieniem tej osoby, która właśnie w tym miejscu została zamordowana. No tutaj ze mną kontakt jest nikły. Przekażemy teraz SB7 właśnie Nikodemowi, który w domu, w dużym pokoju miał bardzo dobry kontakt z osobami, które tam zostały zamordowane. Może Nikodemowi coś uda się tutaj zarejestrować, jakieś odpowiedzi. Działaj. Wojciechu, ty jesteś tutaj z nami? Wojciechu, czy jesteś tutaj? Boisz się ze mną rozmawiać? Nie boisz? Powtórzysz swoje imię? Być może. To też nie było. Powtórz być może? Swoje imię. Coś tak. Mogło być, być może. No. Odejdź. Przeszkadzamy ci tutaj? Wojciechu, powiedz proszę. Przeszkadzamy ci tutaj? Mamy odejść? Słyszę odejść. Czy mamy stąd odejść? Tak? Tak. Tak, słyszę typowe tak. Dlaczego mamy stąd odejść? Dlaczego mamy stąd odejść? Boisz się nas? Boisz się ludzi? Tak. Mhm. Dlaczego boisz się ludzi? Czy ktoś ci zrobił krzywdę? Czy ktoś ci zrobił tutaj krzywdę? Czy ten stół coś dla ciebie znaczy? Czy przy nim jadłeś swój ostatni posiłek? Wojciechu, czy jadłeś przy nim swój ostatni posiłek? Powiedz wyraźnie. Może pójdźmy tam. Zgadam, a spróbuj z drugiej części. W drugiej części strony. Szymonie, tutaj się coś stało? Jesteś tutaj? Boisz się nas? Powiedz wyraźnie, boisz się nas? W tym momencie lampa na chwilę straciła zasilanie. Odejdź stąd. No odejdź stąd. Odejdź stąd, było, padła lampa. Dlaczego mam odejść? Wyłącz to urządzenie, jeżeli mam odejść. Dlaczego wyłączyłeś tą lampę wcześniej, a teraz nie możesz? Stąd było. Dlaczego? Dlaczego zamilkłeś? Ponieważ. Ponieważ. Czy mogę się za ciebie pomodlić?
to wystarczy? Mamy dać ci już spokój sobie pójść? Czy mamy dać ci spokój sobie pójść? Tak. No to myślę, że możemy zakończyć. Moi drodzy, dobiegliśmy do końca naszego odcinka. Zwiedziliśmy dom, w którym było poczwórne morderstwo. Tak opowiedzieliśmy na wstępie. Zrobiliśmy sesję z SB7 oraz z Voxem. Niestety dzisiaj ja miałem bardzo kiepski, wręcz znikomy kontakt. Jedyne, co udało mi się uzyskać, to na SB7 otrzymałem imię Wojciech w tej oto stodole, a to imię pokrywa się z imieniem tej osoby, która została tutaj zamordowana. Karolina, jak to u Ciebie wyglądało? Z kolei znowu, gdy Nikodem zapytał przy stole, czy jest tutaj, czy obok w pomieszczeniu, mi na goście z automatu wyskoczyło tutaj. Później, gdy zapytał o imię córki albo matki, wyszło mi Iwona. Po wejściu do stodoły, gdy zaczęliśmy ledwo co nagrywać, pokazało mi zatrzymaj nagrywanie. Ewidentnie mamy tutaj jakiś kontakt z jakimiś bytami, prawdopodobnie z mieszkańcami, którzy zostali zamordowani w tym miejscu. Mimo to wydaje mi się, że nie chcieli oni zbytnio nawiązać kontaktu, bądź po prostu się bali i generalnie często otrzymywaliśmy odpowiedzi, że mamy sobie stąd odejść, więc po prostu po zakończeniu, na dzisiaj to koniec, skończyliśmy sesję. Dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz do polajkowania strony No Entry Urbex i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękujemy!